Dziś jest środa, 29 sierpnia. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Rosja przeprowadzi największe manewry wojskowe od prawie 40 lat. Wezmą w nich udział Chiny. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że we wrześniowych ćwiczeniach strategicznych Wostok 2018 weźmie udział 300 tysięcy żołnierzy i ponad 1000 samolotów. Stwierdził, że to największe manewry Rosji od ćwiczeń Zapad 81. Pod pewnymi względami przypominają one ćwiczenia Zapad 81, ale w pewien sposób są one być może nawet jeszcze większe. Ponad 1000 samolotów, prawie 300 tysięcy żołnierzy w prawie wszystkich obszarach szkoleniowych, w okręgach wojskowych, w Europie Środkowej i Wschodniej i oczywiście w rejonie Pacyfiku, północna flota i siły powietrzne. Wszystkie będą w pełni zaangażowane, powiedział minister obrony Rosji. Manewry mają rozpocząć się 11 września. W jednym z etapów manewrów wezmą udział oddziały z komunistycznych Chin i Mongolii. Zastępca rzecznika NATO Dylan White tak skomentował zapowiedzi Rosji. Wostok pokazuje, że Rosja skupia się na ćwiczeniu konfliktów na dużą skalę. Wpisuje się to we wzorzec, który obserwujemy od pewnego czasu, Rosji bardziej asertywnej, znacznie zwiększającej swój budżet obronny i obecność wojskową. W ciągu ostatnich lat zaobserwowaliśmy znaczące zbrojenia Rosji, w tym w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego oraz w basenie Morza Śródziemnego. Co więcej, Rosja pokazała, że chce użyć siły militarnej przeciwko swoim sąsiadom, na przykład przeciwko Ukrainie i Gruzji. W Rosji już nie można wypić więcej napojów wyskokowych, no to można pobić rekord w ilości żołnierzy latających po jakimś środkowoazjatyckim zadupiu. To wygląda imponująco. Oczywiście obecna administracja rosyjska postawiła na ten kompleks wojskowo-zbrojeniowy i w zasadzie to jest jedyny taki eksportowy, może nie tyle eksportowy, walor państwa rosyjskiego, co można pokazać na zewnątrz. No bo co oprócz tego można pokazać na zewnątrz niż piękne defilady, manewry. No jakoś tam, powiedzmy sobie, żaden rosyjski artysta popkulturowy nie występuje w Los Angeles na stadionie i cały czas to technologiczne na innych odcinkach, na odcinku tym cywilnym technologiczne zacofanie Rosjan jest po prostu bolączką dnia codziennego tamtego społeczeństwa. Władza mentalnościową zupełnie nie różni się od władzy tej, jaka była za Iwana Srogiego, Iwana Groźnego, Piotra I, tam potem Stalina i innych tych takich najbardziej znanych postaci historycznych Rosji. Mówiąc krótko, władza musi mieć siły takie operacyjne, wojsko, jakieś tam tajne policje. No oczywiście kwestia, czy to jest armia skuteczna. I tutaj myślę sobie, że Rosja po prostu po raz kolejny chce tam pokazać światu, że może go zawojować, a że nie może go zawojować, to my wiemy, bo to jest bardzo kosztowny proceder. Rosyjski dziennik Izwiestia poinformował, że Rosja rozmieściła na Morzu Śródziemnym najmocniejszą grupę okrętów od początku wojny w Syrii. Na Morzu Śródziemnym znajdują się okręty floty północnej, bałtyckiej i czarnomorskiej, w tym trzy okręty rakietowe, fregata, niszczyciel i krążownik oraz okręty podwodne. 8 okrętów ma na pokładzie pociski manewrujące Kalibr, a krążownik Marszał Ustinow jest wyposażony w system rakietowy Vulkan. Mają one wesprzeć lądową ofensywę syryjskiej armii Bashara al-Assada. Według gazety Izwestia kolejne okręty rosyjskie są w pobliżu. Rusyfikacja na Krymie. 7 szkół ukraińskich, które istniały na Krymie w momencie zajęcia terenu przez Rosję, zostało zamkniętych. Jak podał Eskender Barijew, członek Medżlisu zdelegalizowanego przez Rosję samorządu Tatarów Krymskich, o połowę zmniejszyła się też liczba szkół krymsko-tatarskich.
Według oficjalnych danych Ministerstwa Edukacji, Nauki i Młodzieży Krymu w latach 2017-2018 było 5 instytucji edukacyjnych, które zmieniły status szkoły z językiem krymsko-tatarskim na instytucję z kształceniem ogólnym, to jest bez zdefiniowanego języka nauczania, powiedział Bariew w wywiadzie dla Radia Swoboda. Leonid Kuzmin, działacz Ukraińskiego Centrum Kultury na okupowanym przez Rosję Krymie, stwierdził, że z językiem ukraińskim jest jeszcze gorzej. Nie ma już ani jednej z 7 szkół ukraińskich, które działały tu przed okupacją Krymu. Wszystkie szkoły zostały zmienione na rosyjskojęzyczne lub mieszane, w których większość zajęć odbywa się w języku rosyjskim. Chiny sfinansują obóz wojskowy w Afganistanie. Komunistyczne Chiny rozpoczęły budowę obozu szkoleniowego dla żołnierzy afgańskich. Będzie to projekt w pełni sfinansowany przez Pekin, a jego celem ma być pomoc Afganistanowi w poprawie działań antyterrorystycznych. Obóz znajdować się będzie w należącym do Afganistanu korytarzu wahańskim, który graniczy z chińską prowincją Xinjiang. Po ukończeniu budowy obozu Armia Ludowo-Wyzwoleńcza planuje wysłać na miejsce swój personel wojskowy. Ma to być przynajmniej jeden batalion składający się z około 500 żołnierzy. Sung Jung-ping, analityk wojskowy w Hongkongu, powiedział dziennikowi South China Morning Post, że główną funkcją bazy szkoleniowej będzie wzmocnienie współpracy antyterrorystycznej i wymiany wojskowej między Chinami i Afganistanem. Władze Węgier i Włoch przeciwko prezydentowi Francji. Premier Węgier Viktor Orbán spotkał się we wtorek w Mediolanie z ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim. Orbán powiedział po spotkaniu, że Węgry jako pierwsze pokazały, że można zatrzymać migrację. Najpierw mówiono, że to niemożliwe, ale Węgry udowodniły, że można to zrobić zarówno w wymiarze prawnym, jak i rzeczywiście, stwierdził premier Węgier. Chwalił włoskiego ministra za twardą postawę wobec migracji. Podkreślił, że Salvini cieszy się popularnością na Węgrzech, ponieważ pokazuje, iż migranci mogą zostać zatrzymani także na morzu. Od jego sukcesu zależy bezpieczeństwo Europy, jego odwaga budzi nasz szacunek. Pragniemy, aby się nie wycofywał i by bronił nas, by bronił europejskich granic, mówił Orbán. Zapewnił, że Węgry udzielą Włochom w tej kwestii wszelkiej możliwej pomocy. Orbán mówił także o przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił, że potrzebny jest nowy parlament i nowa Komisja Europejska, które zatrzymają imigrację i będą bronić granic. Teraz naszym zadaniem jest zebranie jak największej liczby głosów Węgrów i Włochów, żeby dokonać tego przełomu, powiedział węgierski premier. Viktor Orbán jako przeciwnika określił prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Stwierdził, że stoi on na czele partii, które popierają imigrację. Po drugiej stronie jesteśmy my, którzy chcemy zatrzymać nielegalną imigrację, podkreślił Orbán. Podziękował też włoskiemu ministrowi, że bronił Węgier, kiedy Parlament Europejski atakował je za zmiany w konstytucji. Nie zapomnę tego, tak narodziła się nasza przyjaźń, powiedział Orbán. Salvini wtórował Orbánowi, stwierdził, że po wyborach do Europarlamentu nastąpi historyczny przełom, odsunięte zostaną europejskie elity finansowane przez Sorosa i wspierane przez Macrona i jemu podobnych. Pracujemy nad tym, aby stworzyć sojusz, który wykluczy socjalistów oraz lewicę i w centrum umieści wartości i tożsamość naszych ruchów politycznych, powiedział Matteo Salvini. Około 100 przywódców chrześcijańskich zostało zaproszonych na kolację w Białym Domu w poniedziałek wieczorem. W kolacji uczestniczyło kilkunastu pastorów, ewangelistów i aktywistów, w tym Franklin Graham, syn najsłynniejszego amerykańskiego ewangelisty Billy'ego Grahama oraz Jerry Falwell Jr., rektor Liberty University w Lynchburgu, jednej z największych chrześcijańskich uczelni na świecie, oraz James David Greer, przewodniczący Konwencji Południowych Baptystów. Celem spotkania było uczczenie ewangelicznego przywództwa.
Na kolacji obecni byli także wiceprezydent Mike Pence, sekretarz do spraw bezpieczeństwa narodowego Ben Carson, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Alex Azar oraz ambasador generalny do spraw międzynarodowej wolności religijnej Sam Brownback. Wydarzenie oficjalnie prowadziła pierwsza dama Melania Trump. Jesteśmy tu dzisiaj, aby świętować dziedzictwo wiary, rodzinę i wolność Ameryki, powiedział Trump do gości. Jak wiecie, w ostatnich latach rząd próbował ograniczyć wolność religijną, ale ataki na wspólnoty wierzących już się skończyły. Skończyliśmy to. W odróżnieniu od niektórych naszych poprzedników, my chronimy waszą wolność religijną. Trump zaznaczył, że w 2016 roku konserwatywni chrześcijanie odegrali dużą rolę w wyborach prezydenckich. Omówił sposoby, jakich jego administracja używa, by dbać o wolność religijną i chronić tych, którzy sprzeciwiają się aborcji czy małżeństwom homoseksualnym, a także by wspierać prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Każdego dnia bronimy wolności religijnej, bo wiemy, że wiara i rodzina, a nie rząd i biurokracja, są centrum amerykańskiego życia i wiemy, że wolność jest darem od naszego Stwórcy, mówił prezydent USA. Ewangeliczni przywódcy ostrzegali, że chrześcijanie muszą zachować czujność, ponieważ negatywny wynik w wyborach parlamentarnych w 2018 roku może zagrozić dokonaniom Trumpa. Jack Graham, pastor z Kościoła Baptystów w Teksasie, powiedział: musimy zachować czujność w nadchodzących dniach. Chodzi o walkę duchową, to jest bitwa, a ostatecznie bitwę wygramy, będąc na kolanach przez modlitwę. To jasne i mówiliśmy o tym prezydentowi, że musimy się modlić za niego, modlić się za nasz kraj. I tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski i Chojecki odpowiadają. Ze mną w studio Marian Kowalski. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Czy widziałeś tweet Roberta Winnickiego odnośnie zaproszenia Niemiec do Trójmorza? No, dowiedziałem się o tym i chciałbym się zapoznać z treścią. Zaproszenie, wproszenie się Niemiec do Trójmorza to najsensowniejsze, co można było zrobić, żeby inicjatywa była czymś więcej niż tylko zbiorem pobożnych życzeń. Od początku powtarzałem, że układ Polska plus małe państwa nie ma racji bytu. Podstawa polityki zagranicznej to relacje z silnymi. No, czyli agentura rosyjska, widać, cieszy się z rozsadzenia inicjatywy jagiellońskiej, czyli żadnej alternatywy dla Polski nie będzie, tylko wspólne zarządzanie przez Niemcy i Rosję, które są teraz zaprzyjaźnione. No, widać, że Robert Winnicki tutaj próbuje bardzo słabo ukryć swoje prawdziwe sympatie polityczne. Inicjatywa Międzymorza miała swój sens tylko wtedy, gdy była wymierzona przeciwko Niemcom lub Rosji i wyłącznie pod protektoratem Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. W pozostałym wypadku to będzie nowe RWPG. Pan Łukasz pyta, szykuje się... Powiem szczerze, jakie takie błyskotliwe czytam komunikaty ze strony takich posłów jak Misiło czy inni, to często dochodzę do takiego przekonania, że żeby zostać posłem Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy być idiotą. Pan Łukasz pyta, szykuje się na postęp sytuacji z Ukrainą, czy tylko znowu prężą muskuły? Chodzi o tą sytuację w Rosji. No, ja uważam, że w momencie, gdy polskie stanowisko rządu, czyli pana Dudy i rozumiem cieszące się poparciem takich środowisk jak Ruch Narodowy, czyli przejęcie
przyjęcie przez Niemcy tutaj pakietu kontrolnego nad naszym obszarem, to spowoduje, że Polska straci zaufanie Stanów Zjednoczonych, a to zaufanie przeniesie się na Ukrainę. Bo to Ukraina jest państwem frontowym, jedynym przyczółkiem, w którym jeszcze jest przestrzeń, gdzie Stany Zjednoczone mogą realizować także swoje interesy w Europie. Tylko Ukraina, będąca poza NATO, poza Unią. Mhm. Prezydent Francji powiedział jasno, że z NATO trzeba wyrzucić Stany Zjednoczone. Ale Stany Zjednoczone nie dadzą się wrócić z Europy. To miejmy tego świadomość. I mogą realizować swoje interesy na Ukrainie. Czy sojusz amerykańsko-ukraiński będzie korzystny dla Polski? No nie. Ja bym wolał jednak, żeby był sojusz polsko-amerykański, a nie amerykańsko-ukraiński. Ktoś, kto tego nie rozumie, to nawet nie powinien, powiedzmy sobie, w służbach komunalnych pracować o 5 nad ranem. Proszę, niech pan Kowalski w takim razie odpowie, kto nas sprzedał Stalinowi w Jałcie. No jak to kto? Ja wiem, kto tam był i rozumiem podtekst tego pytania, że Ameryka nas sprzedała Rosji. Tak, no sprzedała, czy to był wynik negocjacji? Takich naiwnych ze strony aliantów, bo uważali, że Rosja umożliwi w Polsce przeprowadzenie uczciwych wyborów. To było oczywiście niemożliwe, przeprowadzenie uczciwych wyborów. Alianci byli naiwni, to jest oczywiste. Prezydent Roosevelt, który przez większą część, bo już potem pod koniec II wojny światowej, zaraz po zakończeniu, już nie żył, był naiwniakiem lewicowym, który uważał, że dla Stanów Zjednoczonych komunistyczna Rosja, czyli państwo robotników i chłopów rzekomo, jest bardziej bliskie sercu republikańskiej republiki niż imperium brytyjskie kolonialne. No bo Stany Zjednoczone wyzwoliły się spod korony brytyjskiej, tak? No to dla Amerykanów to Wielka Brytania była czymś takim kiedyś, jak dla Polaków Rosja po zaborach, tak? Się wyzwolili czyli byli nękani według swojego przekonania przez króla Wielkiej Brytanii, a Rosja była nowym projektem, jakimś lepszym i lewica amerykańska, Roosevelt, zwłaszcza jego żona, byli bardzo tym projektem zauroczeni. Roosevelt był lewicowcem, naiwniakiem i otoczonym zresztą przez agentów sowieckich. I tylko ja zadaję takie pytanie filozoficzne. Skoro pytający ma pretensje do Amerykanów, że sprzedali nas Rosji, tak, to znaczy, że bycie pod protektoratem Rosji jest złe. No złe. No to złe. No to teraz nam się znowu stręczyć Rosję, bo Ameryka jest zła. No to taka zbitka pseudointelektualna. Tylko jedna rzecz. Rosja, niezależnie od formy ustrojowej, jest zawsze imperialna. I zawsze buduje swoją potęgę na trupie Polski. Czy komunistyczna, czy carska, czy dzisiaj ma jakieś tam plany. I pytanie następne. Ile razy Stany Zjednoczone okupowały Polskę? No bo takie, wiecie, pierdolamento tych internetowych proroków, że dzisiaj jesteś pod okupacją amerykańską i żydowską. No to powiedzmy sobie, to jest materiał dla doktora psychiatrii. Kolejne pytanie. Jeżeli afery pedofilskie w Słupsku ujawnił TVN, który tak promuje Biedronia, to musi tam być grubo. Czy to koniec kariery politycznej Biedronia? Ja powiem szczerze, no przecież nie mieli państwo chyba złudzeń, że jak pan Biedroń zostanie prezydentem Słupska, to tam będą stawiać kapliczki przydrożne. No oczywiście, że nie. Dlatego ja uważam, że promocja rozmaitych zachowań takich o charakterze seksualnym wpisanych w programy polityczne jest groźna. Jest groźna. To, co mówiliśmy w programie, że prawda, pan Śpiewak, ten, który chce być prezydentem Warszawy, mówi, że też będzie to lobby homoseksualne pielęgnował, jakiegoś pełnomocnika tam ustanowi, jakieś pieniądze przyzna na wsparcie. No to ja mówię, jak ten pełnomocnik, według jakiego kryterium będzie dawał te pieniądze tym homoseksualistom albo osobom, które homoseksualistów udają? Będzie musiał sprawdzić, czy są homoseksualistami. No to, Boże mój, to jest oczywiste pole do nadużyć. I myślę sobie, że po panu Biedroniu niczego więcej się nie spodziewałem, niż to, że będzie jednak, powiedzmy sobie, no albo zatrudniał, albo mile widział osoby o podobnych zapędach. No to inaczej to skończyć się nie może. Oczywiście osoby o skłonnościach homoseksualnych
niejednokrotnie są bliskie środowisku osób o skłonnościach takich pedofilskich. No, kto się interesuje sprawami erotycznymi do tego stopnia, że czyni z nich program polityczny, no to ma określone konsekwencje. To nie jest tak na sucho. I ja myślę sobie, że jeżeli ktoś będzie dalej tak mówił, że jedną z opcji politycznych to jest środowisko LGBT, no to będziemy narażeni na homopropagandę także w przedszkolach, w szkołach, tam gdzie są dzieci. I rozmaici tacy instruktorzy seksualni będą mieli dostęp do środowiska, w którym czują się jak misie w pasiece. Dlatego nie wolno na to pozwolić, bo niby to jest prawnie zabronione, ale mamy też przykłady także wśród eurodeputowanych, którzy będąc blisko radykalnej lewicy, środowisk LGBT, sami się przyznali, że kiedyś mieli epizody takie pedofilskie. Co naturalne konsekwencje. Jak się głosuje na komunistów, zabraknie nawet papieru toaletowego. Jak się zagłosuje na zboczeńców, będzie majstrowanie w majteczkach. I jeszcze jedno pytanie. Czy My z Lublina to komitet wyborczy powołany przez Ruch 11 listopada? Pytam, bo po internecie krążą pogłoski, że partia Ruch 11 listopada wciąż nie jest jeszcze formalnie zarejestrowana. Ale jest partia zarejestrowana i to łatwo sprawdzić w rejestrze partii politycznych w internecie. Dlaczego zarejestrowaliśmy komitet My z Lublina? Z prostej przyczyny. Specyfika wyborów samorządowych jest taka, że partie polityczne nie zawsze występują pod swoim logo. Na przykład Lubelska Platforma Obywatelska, będąc w sojuszu z SLD, Nowoczesną i PSL-em, komitet nazwała imieniem prezydenta obecnego z Platformy Obywatelskiej. Że to niby nie jest, prawda, Platformy czy SLD koalicyjny, ale pana prezydenta obecnego. Dlatego my wybraliśmy nazwę My z Lublina, żeby podkreślić, że w przeciwieństwie do obecnego pana prezydenta obecnego, to my jesteśmy z Lublina, bo nie jest z Lublina. I udział w kampanii wyborczej na naszych listach biorą osoby, które nie należą do partii politycznej, znaczy nie tylko. Członkowie Ruchu 11 listopada są, ale też są osoby bezpartyjne, które na przykład są działaczami społecznymi, zajmującymi się konkretnymi problemami miejskimi. No, byłoby z naszej strony dość aroganckie, gdybyśmy wszystkich zapisali do Ruchu 11 listopada. I podkreślam, to, że komitet wyborczy składa się z osób także bezpartyjnych, które chcą wpływać na losy miasta, podnosi walor. Tu nie ma kacyków partyjnych, którzy idą po karierę, tylko ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, zderzają się z problemami życia lublinian. I powiem tak, w wyborach samorządowych ważny jest program dla mieszkańców miasta. Niejednokrotnie jest to w relacji z problemami ogólnopolskimi, ale nie tylko. Bo na przykład jak ja chcę usuwać przeszkody uniemożliwiające parkowanie samochodów, na przykład różne słupki, donice, parkometry i tak dalej, no to jest program lokalny. Inne miejscowości zupełnie mogą nie mieć z tym nic wspólnego. Ale na przykład kwestie uchodźcze. Ja nie będę przyjmował uchodźców do Lublina, do mieszkań komunalnych, to mówię jasno. Nie będę pozwalał na promocję homoseksualną w lubelskich szkołach na przykład. To są rzeczy takie ogólnopolskie. Czy tak samo ja nie będę wychodził naprzeciw jakimś roszczeniom natury reprywatyzacyjnej, przynajmniej zbyt gorliwie w ramach obowiązującego prawa. I to mówię jasno, to są problemy ogólnopolskie. Ale jak mówię, wiele jest spraw lokalnych, którymi zajmują się osoby na naszych listach, aktywni i społeczni od bardzo wielu lat, ale nie są członkami Ruchu 11 listopada. A członkowie Ruchu 11 listopada też są na tych listach. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi. Poproszę Cię o kalendarium. Proszę uprzejmie. Dzisiaj długo, bo wczoraj miałem wyrzuty sumienia, że krótki był program. To za karę dzisiaj dłuższe kalendarium. Proszę bardzo. Zmajstrowałem, ale myślę, że nie będzie nudne. Dzień 29 sierpnia i Polska. Dzisiaj mamy Dzień Strażnika Miejskiego. I też w kontekście samorządowym. Niejednokrotnie padają takie pomysły, żeby likwidować Straż Miejską, bo jest kosztowna, dokucza kierowcom czy osobom handlującym jakimiś warzywami. Ja Straży Miejskiej nie zlikwiduję.
będzie miała inne zadania, czyli wyłącznie kwestie porządkowe. Prezydent miasta musi mieć własne siły porządkowe, gdyby jacyś, powiedzmy, tam kodziarze czy inni coś tam chcieli blokować, a policja tam jest pod rozkazami fajtłapy Brudzińskiego, nic nie robi, to Straż Miejska powinna robić porządek w mieście, a nie tam staruszki handlujące grzybkami okładać mandatami. Czyli zmiana zadań Straży Miejskiej, to jest jeden z punktów mojego programu na Lublin. Zmiana. Czyli to jest służba skarbowa w zasadzie pod rządami Platformy, czyli muszą z lubliniaków zdzierać skórę, wcale tego nie chcą, a muszą. I powiedzmy sobie, jest takie kryterium, że kto więcej mandatów wlepi, ten powiedzmy jest bardziej cenionym pracownikiem. To jest służba skarbowa, karno-skarbowa w zasadzie zarządów Platformy. I wydarzenia. W 1535 piąta wojna litewsko-moskiewska. Armia Królewska dowodzona przez hetmana Tarnowskiego i Jerzego Radziwiłła zdobyła po miesięcznym oblężeniu twierdzę Starodub. Wziętych do niewoli 1400 moskiewskich jeńców hetman Tarnowski kazał ściąć, mach okrutnik. Obecnie miejscowość Starodub znajduje się w Rosji. W 1573 pierwsza wojna polsko-rosyjska. Pamiętajcie, 1579, pierwsza wojna polsko-rosyjska. Rosyjsko-litewskie były już wcześniej. Wojska polsko-litewskie zdobyły po oblężeniu twierdzę Połocką. Obecnie jest to na Białorusi przy granicy z Rosją. 1831, powstanie listopadowe. Zwycięstwo powstańców w bitwie pod Międzyrzecem Podlaskim. W 1931 poseł Tadeusz Hołówko został zamordowany w Truskawcu na Ukrainie, koło Drohobycza, przez ukraińskich nacjonalistów. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, w młodości związał się z ruchem socjalistycznym, był jednym z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie. W 18 roku współtworzył rząd lubelski, krótko był, przekazał władzę Piłsudskiemu ten rząd. W sierpniu 20 roku, ranny w Bitwie Warszawskiej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, w latach 21-25 wchodził do władz centralnych PPS. Był gorącym zwolennikiem koncepcji federacji, głoszonej przez Piłsudskiego. Był z 21 założycielem Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych. W 27 wystąpił z PPS, zaczął organizować bezpartyjny blok współpracy z rządem, taki sanacyjny. Był zwolennikiem ugody polsko-ukraińskiej, został zamordowany na dzień przed planowanym odjazdem z pobytu wypoczynkowego w Truskawcu. Zamordowali go ukraińscy nacjonaliści z organizacji OUN. No to jak widać, to ci bandyci mieli na celu rozbicie wszelkich przejawów takiego sympatii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej, chcieli wprowadzić nienawiść między Polakami i Ukraińcami, a także to, że zginął także z ich ręki kiedyś minister Pieracki, wcale nie żaden wróg Ukraińców, potem Hołówko, świadczy o tym, że OUN i ci ukraińscy bojówkarze chcieli po prostu doprowadzić do skłócenia polsko-ukraińskiego i powiedzmy szczerze, zbierają dzisiaj tego żniwo niejednokrotnie. W 1939 roku III Rzesza wystosowała ultimatum wobec Polski. W 1944 rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ogłosiły przyznanie żołnierzom AK praw kombatanckich, uznając ich za część polskich sił zbrojnych. Dzień później alianci wymusili na władzach III Rzeszy stosowanie wobec jeńców postanowień konwencji genewskiej. No oczywiście w kontekście powstania warszawskiego to było. W 1977 w Warszawie podpisano umowę kredytową z konsorcjum banków RFN na sumę 2 miliardy marek niemieckich, które miały być przeznaczone na zakup urządzeń do gazyfikacji węgla. No, sprawa aktualna, widzę. 77 rok. 80 rok, sierpień. Rozpoczęły się strajki w śląskich kopalniach. I wydarzenia w świecie. W 1521 roku sułtan Sulejman Wspaniały zdobył Belgrad. 5 lat później, w 1526, wojska węgierskie zostały rozbite przez armię osmańską. Też pod wodzą Sulejmana Wspaniałego w bitwie pod Mohaczem. W 1756
Król Prus Fryderyk II Wielki wtargnął do Saksonii. Był to początek III wojny śląskiej. Wojny śląskie doprowadziły do tego, że większość Śląska znalazła się w granicach Prus, oderwane od Imperium Habsburskiego, austriackiego. Pretekstem do tej wojny była wrogość pomiędzy prześladującymi protestantów Habsburgami, a większością luterańską Śląska. Były ciekawe wydarzenia w czasie tych wojen. W 1744 na przykład Prusacy zajęli Pragę, ale w 1760 doszło do zajęcia Berlina przez koalicję antypruską. Losy tych wojen, czyli sukces pruski, wcale nie był przesądzony, tylko zaangażowanie kolejnych carów Rosji raz po jednej, raz po drugiej stronie i śmierć mieszkańców Kremla spowodowały, że Prusy jednak wyszły, prawie, miały być prawie, że pokonane, ale wyszły z tego ze zwiększonymi zdobyczami terytorialnymi niż zamierzano, czyli Prusy przejęły większość Śląska. 1825 Portugalia uznała niepodległość Brazylii. W 1833 w Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę znoszącą niewolnictwo. W 1842 Wielka Brytania i Chiny podpisały traktat kończący pierwszą wojnę opiumową. Kilka słów. Na początku XIX wieku panujący w Chinach Mandżurowie, kierując się własnymi zyskami, ograniczyli handel z zagranicą do kilku monopolistycznych organizacji kupieckich, znajdujących się pod ich nadzorem. Protestowali przeciw temu kupcy europejscy, zwłaszcza Brytyjczycy i Francuzi. Proponowali przede wszystkim otwarcie wielkiego rynku chińskiego na swe towary. Kupując w dużych ilościach herbatę, jedwab, ryż i wyroby rzemiosła, musieli płacić za te towary srebrem z braku zgód na wwóz do Chin własnych towarów. Czyli Chińczycy brali srebro, nie chcieli towarów europejskich. Nie tylko europejskich. Dla zrównoważenia więc bilansu płatniczego kupcy angielscy zaczęli do Chin dostarczać w dużych ilościach opium uprawiane w Indiach. Palenie opium stało się w Chinach bardzo powszechne. Wielu Chińczyków popadło w nałóg. Między innymi jeden z cesarzy. Potem zresztą on zabronił tego. Na polecenie cesarza Daoguanga, jego specjalny wysłannik w Kantonie, nakazał blokadę faktorii angielskich, zniszczył 20 tysięcy skrzyni z opium. Rząd brytyjski uznał za pretekst do wszczęcia karnej wojny przeciw Chinom. Rząd chiński musiał skapitulować, gdyż Brytyjczycy dysponowali lepszą armią, któremu Chińczycy nie potrafili się przeciwstawić. Jaka z tego nauka? Jedwabny szlak w drugą stronę dzisiaj idzie. To Chińczycy wpychają nam swoje towary, a naszych nie chcą. W 1871 w Japonii edyktem cesarskim zniesiono feudalizm. No, wydarzenia tego okresu pokazuje według mnie bardzo piękny film Ostatni Samuraj. W 1918 dekret Radzieckiej Rady Komisarzy Ludowych anulował akty rozbiorowe Polski oraz przyznał Finlandii prawo do niepodległości. Ruskie trole, jacy ci wspaniali byli Rosjanie. Cał ci ich w dupę za to. W 1919 wojna polsko-bolszewicka. Wojska polskie zdobyły Bobrujsk na Białorusi obecnie. 1941 w okupowanej przez Niemców Serbii powstał kolaboracyjny rząd z generałem Milanem Nedićem na czele. To ciekawe, bo do tej pory mało się mówi o tym wątku kolaboracji Serbów z Niemcami. Chorwaci tutaj oczywiście mocno się starali. Ale kilka słów o samym generale Nediciu. W 1939 był mianowany ministrem wojny i marynarki, jednak był zdymisjonowany w 1940 przez regenta księcia Pawła po tym, jak sprzeciwił się wojnie z Niemcami. Po inwazji niemieckiej na Jugosławię w maju 1941 Nedić przyjął propozycję zostania premierem marionetkowego rządu. 1 września 1941 w radiowym przemówieniu Nedić uzasadnił swoją decyzję tym, że musi ratować jądro serbskiej ludności przed okupacją niemiecką, włoską, węgierską i bułgarską, a także kolaborantami chorwackimi, bośniackimi i albańskimi. W czasie jego rządów przyjęto sporo serbskich uchodźców z innych części Jugosławii, ale też dochodziło do zbrodni na serbskich cywilach. W 1942 Niemcy uznali Serbię za wolną od Żydów.
4 października 1944 rząd Nedicza został rozwiązany. Dwa dni później wyjechał do Kitzbühel wraz z kilkoma członkami swojego gabinetu. Tam został aresztowany przez Brytyjczyków. W 1946 przekazany Jugosławii, no, rządzonej przez komunistów. Popełnił samobójstwo 4 lutego 1946, wyskakując z okna. 1943. W reakcji na protesty społeczne, czyli ten strajk powszechny, o którym mówiłem wczoraj, niemieccy okupanci rozwiązali kolaboracyjnie duński rząd i wprowadzili w kraju stan wojenny. W 1944 wybuchło Słowackie Powstanie Narodowe. Było skierowane przeciwko III Rzeszy. Trwało od 29 sierpnia do 28 października 1944. No, Niemcy pokonali Słowaków, którzy pouciekali w góry, tam prowadzili jeszcze działalność partyzancką. W 1945 Sowieci zestrzelili amerykański samolot dokonujący zrzutu żywności dla amerykańskich jeńców w Korei. W 1949 Związek Radziecki przeprowadził na poligonie w Semipałatyńsku pierwszą udaną próbę bomby atomowej. W 1966 grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert. To tak oficjalny, a potem tak jak Rolling Stones, iż te tak pożegnalne grają chyba z 20 rok. Mają siłę, te pożegnalne grają 20 lat, niektórzy nie przetrwali całej kariery 20 lat. W 81 palestyńscy terroryści otworzyli ogień w synagodze miejskiej w Wiedniu, zabijając 2 Żydów, raniąc 17. 81, przypominam. 2006. Rosyjski Gazprom oraz niemieckie Ruhrgas i BASF podpisały w Moskwie porozumienie końcowe dotyczące budowy gazociągu północnego, czyli Nord Stream. 2006. W 2008 Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Urodzili się w 1911 Rudolf Marszałek, polski duchowny, żołnierz podziemia niepodległościowego, oficer AK, NSZ. Skazany na śmierć, stracone 10 marca 1948 roku, ciało księdza Rudolfa Marszałka prawdopodobnie pochowane na terenie warszawskiej Dolinki Służewieckiej. W 1933, to taka ciekawosteczka, urodził się Zbigniew Jabłoński, polski funkcjonariusz milicji, działacz sportowy, prezes PZPN. Za komuny, do komunistów tak pchali zawsze tam ze szartów siłowych do sportu. Efekty do dzisiaj, niejednokrotnie. W 1945 urodziła się pani Zdzisława Sośnicka, popularna piosenkarka, kompozytorka, ale i dyrygentka. Jest komunikat, że planuje nową płytę we współpracy z Romualdem Lipko. No, nigdy nie przypuszczałem, że będę mówił o pani Zdzisławie Sośnickiej, ale powiem szczerze, ci artyści z lat 70., czyli mojego szczenięctwa, których się oglądało na festiwalach, mówiąc krótko, swoimi zdolnościami, talentem, klasą, no znacznie przewyższali obecnych celebrytów. Nie przychodziło im do głowy opowiadać o kolejnych rozwodach, romansach, powiększaniu cycków, tam pokazywaniu gołej dupy. Wystarczyło, że ładnie śpiewali. W 48, no moi drodzy, rodzy Nunio, w 48 urodził się niejaki Juliusz Braun. Nazwisko nie przypadkiem tutaj przytaczam. Polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm, urzędnik państwowy. W 68 był uczestnikiem wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Warszawskim. To tak wtedy to jacyś Żydzi się awanturowali bardzo podobno. Cholera z tymi Żydami, to gdzie człowiek nogi nie postawi, tam Żyd? Nie to, żeby Braun. Po ukończeniu studiów przez rok był, no właśnie, po tych wydarzeniach. Po ukończeniu studiów przez rok był asystentem w oddziale świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego. Do 81 pracował jako dziennikarz Echa Dnia. Na początku lat 80. w Solidarności. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności w Kieleckim Wydawnictwie Prasowym. W stanie wojennym internowany. Po zwolnieniu do 89 znowu był dziennikarzem, już tym razem gazety Niedziela. W latach 90-91 redaktor naczelny gazety Kieleckiej. W latach 89-99 sprawował mandat posła z list Komitetu Obywatelskiego, ale potem już Unii Demokratycznej i Unii Wolności. No tamto sami Litwini byli przecież, oczywiście. W 99 został wybrany
przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli współczesnego Urzędu Cenzury, jak ja to nazywam, zasiadał w niej do 2005. W 2004 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Filmu i Mediów Audiowizualnych w Ministerstwie Kultury. W 2004, kto to rządził Polską w 2004, żeby tego pana do Departamentu Filmu w Ministerstwie Kultury? No wtedy takie paskudne filmy antypolskie powstawały, albo przynajmniej głupie. Dalej, w 2009 został dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kto to rządził w 2009? Cholera, ach. W 2011 został powołany do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Kto rządził w 2011? Cholera jasna. W 2002 został wykładowcą w Kolegium Civitas w Warszawie. No, Kolegium Civitas w Warszawie. Między innymi zatrudnia takich wykładowców jak Władysław Czapliński, znany z wielu telewizji reżimowych, Jacek Czaputowicz, gwiazda naszej dyplomacji, Lena Kolarska-Bobińska. No, przypomnę, że kiedyś w ramach, w trybie wyborczym sądziliśmy się z panią Leną Kolarską-Bobińską, jeszcze jako działacz Unii Polityki Realnej. Pozwaliśmy panią kandydatkę za to, że kłamała, manipulowała wypowiedziami ówczesnego naszego prezesa Janusza Korwin-Mikkego, posądzając go jakieś tam wypowiedzi. Mieliśmy materiał filmowy, że zupełnie tak nie było. Także pani Kolarska-Bobińska tego procesiku z nami wygrać nie mogła. Ale ktoż jeszcze współpracuje z panem Juliuszem Braunem i kto jest kolegą w pokoju nauczycielskim? Rafał Pankowski z Nigdy Więcej, czołowy polski antyfaszysta, wychowany w Kulu zresztą. Adam Daniel Rotfeld, poważna figura. Janina Paradowska, publicystka polityki, nieżyjąca już. Jacek Żakowski, żyjący jeszcze, jak najbardziej. No i Grzegorz Miecukow, też nieżyjący. W latach 92-2016 pan Braun Juliusz był członkiem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. W lipcu 2016 został powołany przez Andrzeja Dudę z rekomendacji PO w skład Rady Mediów Narodowych. No, co najistotniejsze, jest bratankiem. Jego bratankiem jest pan Grzegorz Braun, narodowiec. Polski narodowiec. Czołowy. Ja bym wolał, żeby jednak te środowiska narodowe na prezesów wybierały sobie osoby, które jednak nie są tak kontrowersyjne z racji koneksji rodzinnych i nazwiska. W 57 urodził się Grzegorz Ciechowski, muzyk, lider zespołu Republika, zmarł w 2011. W 58 Michael Jackson, zmarł w 2009. A zmarli w 49 Adam Doboszyński, polski porucznik, polityk, pisarz, członek Stronnictwa Narodowego. To wszystko na dziś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na nim dzikie bzy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielice, sam usypia nas. To właśnie są. To właśnie są, to właśnie są, to
te olcho pola dawnej wsi. Kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w okolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew.